Polska szykuje się do pierwszego starcia. Konnica Polska wyjeżdża na dzień Konnicy Krzyżackiej. Bezpośrednie starcie. Rycerzy konnych, jak widać Państwo, w pełnym wyniku zbroja. A z drugiej strony nacierają się także liście piechoty. Wszystko to pomoc strzałem. Bezpośrednim starcie, jak widzą Państwo, oczywiście zarówno rycerzy konnych, jak i rycerzy z tarczami, z pawężami, którzy walczą ze sobą. Są wspierani także przez rycerzy z bronią drzewcową. Tak wygląda to pierwsze starcie właśnie tutaj w świecie. Pierwsze starcie konnicy to przyniesie rezultat. Na pozostaje także z kolejne pociski z drugiej strony. Pociski z strony polskiej także co chwilę malowane. Nabijamy wrog. I kolejne wystrzały przygotowywane tak, aby wesprzeć piechotę. Kolejne kanały. Zarówno będę kilka. Ale także artyleria szykuje się do kolejnych postrzałów. Zobaczcie, jak tam walczą. Zauważyć postać bezpośrednio następuje wycofanie się naprzód. Wychodzi, że właśnie rozgrzewanie się do wysażenia palną i następuje ostrzał wroga. Ta broń była bardzo niecelna, ale potrafiła się przystosować już wtedy, czyli już 561 lat temu. Koniki znikają. Dalej, ja do a tymczasem przygotowujemy się na tarcie konnicy krzyżackiej. Krzyżacy pod konnicę Podrabianego atakują na konnicę polską pod wodzą Piotra Tunina. Inicjatywa w tym wypadku, jak widać, przesunęła się na korzyść krzyżaków. Przez chwilę to oni mają możliwość wzięcia udziału w tej bitwie, ale takie rzeczy się zdarzały. To była chwila, kiedy konnica polska wycofywała się po to, żeby właśnie dać miejsce do tego.